Cześć! Chcecie poznać ceny na Zanzibarze? Dzisiaj przedstawimy Wam chyba wszystkie rzeczy, za które mieliśmy okazję zapłacić, będąc na Zanzibarze. Opowiemy Wam, jaka była cena przed targowaniem i po targowaniu się. Opowiemy też o kosztach lotów na Zanzibar, hoteli, wynajmu samochodu i transportu na wyspie. Ogólnie, jeśli chcecie dowiedzieć się, jakich cen możecie spodziewać się na miejscu na Zanzibarze, to jest to odcinek właśnie dla Was. Cześć, ja jestem Łukasz Szewczyk i razem z Natalią prowadzimy ten kanał o podróżach. W tym roku byliśmy na Zanzibarze na własną rękę i opowiemy dzisiaj za co, ile przyszło nam zapłacić na wyspie. Zaczynamy od biletów lotniczych. Tutaj wiele zależy będzie, czy traficie na jakąś okazję, czy nie. Nam niestety nie udało się trafić na jakieś spektakularne obniżki i za bilety zapłaciliśmy około 500 euro za osobę w dwie strony. Do tego doszła jeszcze jakaś opłata za wybranie miejsc i całość zamknęła się w kwocie poniżej 600 euro. Leciliśmy liniami Qatar Airways z przesiadką w Doha w Katarze. Swoją drogą, jeśli ktoś z Was leciał Katarem bez wykupowania konkretnych miejsc w samolocie, czy zdarza się, że rozsadzają podróżujące osoby? My woleliśmy zapłacić kilka euro, żeby nie ryzykować tak długiego lotu siedząc osobno. Kolejnym kosztem, jaki przyjdzie Wam ponieść, będzie transport z lotniska. Najtaniej dojechać do hotelu będzie Dala, dala czyli takim zanzibarskim mini autobusem. Opcja to będzie jednak najmniej komfortowa, bo Dala Dala są zazwyczaj ciasne i pełne ludzi. Taki przejazd ze Stone Town, czyli ze stolicy wyspy, gdzie znajduje się lotnisko, do Jambiani, czyli chyba najpopularniejszej wiosce wśród Polaków, kosztuje około 2000 szylingów tanzańskich, czyli niecałe 3 50 groszy. Jadąc natomiast do Nungwi, czyli chyba najbardziej turystycznej miejscowości na wyspie, koszt nie będzie się wiele różnił, bo odległości są mniej więcej podobne. Można wziąć z lotniska taksi. Cena, jaką słyszałem na lotnisku za przejazd do Dżambiani, czyli jakieś 55 km, to 50 dolarów amerykańskich. Jest to jednak, że tak powiem, cena wywoławcza i można, a wręcz powinno się na Zanzibarze targować. Widziałem jednego Anglika na YouTube, który mówił, że jechał do Dżambiani za 20 dolarów. Czyli się da. W naszym przypadku padło na wynajęcie samochodu bezpośrednio na lotnisku. Aby móc prowadzić auto posiadając europejskie prawo jazdy, trzeba jeszcze mieć specjalne zezwolenie taki permit. Firma wynajmująca samochody, którą znaleźliśmy, może takie pozwolenie załatwić, aby przylatując, można było samemu zabrać się samochodem do hotelu. W przeciwnym razie czas na wydanie takiego permitu to około 24 godziny, a wierzcie mi, jest to pierwsza rzecz, o którą pyta policja podczas kontroli drogowych, także radziłbym bez tego nie jeździć. My za wynajęcie Toyoty RAV3 zapłaciliśmy 23 dolary za dobę. Było to na przełomie maja i czerwca, więc pod koniec niskiego sezonu. W szczycie sezonu cena za dobę może być nieco wyższa. Link do strony oraz numer kontaktowy do osoby, z którą przez WhatsApp można załatwić wszystkie formalności, podam na dole w opisie tego filmu. Wybór hoteli na Zanzibarze jest spory i ceny też będą najróżniejsze. My mieliśmy okazję zatrzymywać się w trzech różnych miejscowościach, w trzech różnych hotelach. Pierwszy z nich, nieco drogi, ale za to z najpiękniejszą plażą, to hotel Kendvarox. Za dobę zapłaciliśmy około 130 dolarów. W cenie było już wliczone śniadanie. Trafiliśmy tam troszkę z przypadku, bo hotel, który w miejscowości Kendwa zabukowaliśmy, okazał się być akurat w remoncie i musieliśmy załatwiać anulację, zwrot płatności i na szybko nowe miejsce, gdzie się zatrzymać. Jak wyglądała cała nasza przygoda z hotelami i pierwszy dzień pobytu na Zanzibarze, można zobaczyć w pierwszym odcinku z serii z Tanzanii. Link do tej serii powinien być już w górnym prawym rogu ekranu, gdzieś tutaj, i na dole w opisie tego filmu. Teraz mamy takie widoki, bo zmieniliśmy hotel bo ten, który mieliśmy zarezerwowany przez Booking.com, przyjechaliśmy i wyobraźcie sobie, okazało się, że on jest w remoncie i mogą nam dać pokój, ale hotel jest cały pusty, nie ma śniadań, nie ma internetu. Drugi hotel, w którym się zatrzymaliśmy, to ciekawe połączenie w miarę niskiej ceny przy dość dobrych warunkach. No i widoki z hotelu były przepiękne. Hotel znajduje się w miejscowości Nungwi, a nazywa się Aman Beach Bungalows. Za noc płaciliśmy tam 64 dolary, w cenie było wliczone śniadanie. Ostatnim miejscem, w którym się zatrzymaliśmy to hotel Kupaga Villas w miejscowości Jambiani. Bardzo ładny hotel z najlepszymi śniadaniami ze wszystkich miejsc, w jakich się zatrzymywaliśmy. Hotel znajduje się przy samej plaży i jest prowadzony przez dwie bardzo sympatyczne panie z Belgii. Za noc zapłaciliśmy tam 85 dolarów. Jednak było to po małej zniżce, bo w pokoju nie działała lampka nad łóżkiem i jedna z właścicielek od razu zaproponowała nam z tego powodu niższą cenę. Normalna cena bukując pokój bezpośrednio w tym hotelu to 99 dolarów za noc. Ogólnie można znaleźć pokoje hotelowe jeszcze sporo taniej albo sporo drożej. Jak to zwykle bywa zależy kto jakiego standardu oczekuje w restauracjach, barach i street food. Na Zanzibarze najdroższe miejsca na jakie trafiliśmy to restauracje przy samej plaży. Za obiad na przykład kalmary z frytkami i surówką trzeba było zapłacić w takich restauracjach pomiędzy 18 a 22 tysiące szylingów tanzańskich, czyli jakieś 30-40 zł. Sama przystawka kosztuje 14 tysięcy szylingów, czyli około 24 zł. Taka sama przystawka w restauracji M&J Cafe w Nungwi, czyli na wiosce już nie na samej plaży. Kosztuje już 7000 szylingów, czyli jakieś 12 zł. Grillowana ośmiornica z frytkami i surówką mmm, palce lizać albo kalmary z frytkami i surówką kosztują tam 12 12000 szylingów, czyli jakieś 20 50 zł 50 groszy mniej więcej. Aby zjeść jeszcze taniej, można wybrać się na lokalny street food. W Nungwi mieliśmy swojego ulubionego sprzedawcę. Zawsze miał świeżutką surówkę i pysznego kurczaka. Całość polana z super ostrym sosem, czyli Mmm, palce lizać. Za dwie porcje składające się z frytek, kilku kawałków kurczaka i surówki plus jedna butelka coli z lodówki, bo chociaż to miejsce może nie wygląda na takie na pierwszy rzut oka, ale mają tam lodówkę z napojami. Całość kosztowała 10 tysięcy szlingów za dwie porcje, czyli jakieś 17 20 zł 20 groszy. Porcje były tak duże, że nie daliśmy rady tego wszystkiego zjeść. Także na Zanzibarze da się jeść budżetowo. W sumie to trzymając się z dala od głównych szlaków i miejsc turystycznych, przeważnie można zjeść tanio. Czasami jeśli sprzedawca zobaczy białego człowieka, to będzie zawyżał cenę. Oni mówią na to tak zwana cena dla Muzungu, czyli dla białych. Ale zawsze jeśli usłyszycie, że cena przypomina tą w Europie lub jest jeszcze wyższa, to znaczy, że czas zacząć się targować. W filmie pokażemy jeszcze dużo rzeczy i miejsc oraz ile kosztują, a już teraz chcieliśmy Was prosić o zostawienie łapki w górę i jakiegokolwiek komentarza dla zwiększenia zasięgów tego filmu. Z góry ślicznie dziękujemy. Cena safari w kontynentalnej Tanzanii. My za nasze safari zapłaciliśmy po 450 dolarów za osoby. W cenie była już taksówka z Nungwi do Stone prąd do kontynentalnej Tanzanii do Dar es Salaam, transport samochodem do Parku Narodowego Mikumi oraz noclegi. Po drodze mieliśmy opłacony też lunch w barze, gdzie musieliśmy płacić tylko za napoje. To jednak nie duży problem, bo butelka Coca-Coli w takim barze kosztowała 1000 szylingów czyli jakieś złoty 72 grosze. Zł. Na miejscu mieliśmy nocleg w domkach na terenie Parku Narodowego. Była tam też chyba można powiedzieć stołówka, w której mieliśmy opłacony obiad i na drugi dzień śniadanie. Można tam było sobie zamówić jakiś napój czy piwo. Piwo Kilimanjaro kosztowało tam 5000 szylingów, czyli ponad 8,50 zł. W drodze powrotnej mieliśmy też opłacony lunch, a później samolot z Dar es Salaam na Zanzibar. Na Zanzibarze odebrał nas taksówkarz i zabrał z powrotem do hotelu. Całe safari mogło być tańsze, ale niestety nie udało nam się znaleźć dodatkowych osób na tą wyprawę w tym terminie, więc mieliśmy całego jeepa dla siebie, a nasz przewodnik Frank miał więcej czasu na opowiadanie nam bardzo ciekawych historii, jakie miał okazję przeżyć i widzieć podczas swojej pracy jako przewodnik na safari. Także w tym przypadku, wyższa cena ma też swoje plusy. Jeśli kogoś interesuje, jak wygląda takie safari, to w górnym prawym rogu ekranu powinien już pojawić się link do pierwszego odcinka z naszych przygód z Parku Narodowego Mikumi. Dla osób, które chciałyby się wybrać na safari z Frankiem, w opisie na dole podam numer kontaktowy i można się z nim kontaktować przez WhatsApp w języku angielskim. Ceny wycieczek lokalnych i atrakcji na Zanzibarze: Podczas naszej wyprawy na Zanzibar mieliśmy okazję kupić kilka lokalnych wycieczek i zwiedzić kilka płatnych atrakcji wyspy. Może opiszę tutaj miejsce i ich ceny chronologicznie tak, jak je zwiedzaliśmy. Pierwszą naszą wycieczką była farma przypraw. Pojechaliśmy tam naszym wynajętym samochodem, a wstęp na farmę kosztował nas 20 tysięcy szylingów od osoby, czyli niecałe 35 zł. Kolejną naszą wyprawą był rejs na snurkowanie na wyspę Nęba. Za kilkugodzinną wycieczkę wraz z lunchem w postaci świeżych owoców zapłaciliśmy 25 dolarów za osobę, czyli jakieś 99 zł. przy obecnym kursie. Mieliśmy okazję zwiedzić też stolicę wyspy, czyli Stone Town. Całodniowy parking kosztował nas tam 5000 szylingów, czyli jakieś 859 złotówkach, a za przewodnika, który oprowadził nas po wszystkich atrakcjach miasta, zapłaciliśmy 15 dolarów, czyli 59,41 zł, groszy dokładnie według dzisiejszego kursu. Na miejscu, aby zwiedzić komnaty, gdzie przetrzymywano kiedyś niewolników, trzeba było kupić jeszcze dodatkowy bilet za 10 tysięcy szylingów, czyli 17 zł z haczykiem. Byliśmy też po raz drugi snurkować i pływać z delfinami na wyspie MNEMBA i tym razem zapłaciliśmy 20 dolarów za osobę, czyli jakieś 79 zł. Byliśmy też na Prison Island i za tą wycieczkę zapłaciliśmy 30 dolarów już za dwie osoby, czyli niecałe 120 zł. Na miejscu trzeba było jeszcze zapłacić 10 tysięcy szlingów, aby móc wejść i pokarmić żółwie. Zwiedza się tam jeszcze niedoszłe więzienie, ale tam nie ma już żadnych dodatkowych biletów wstępu. Na miejscu, często na samej plaży, spotkacie wielu lokalnych sprzedawców wycieczek. Czasami usłyszycie zaporowe ceny, wtedy warto albo się targować, albo znaleźć innego sprzedawcę. W naszych filmach często podajemy kontakt WhatsApp do ludzi, którzy organizowali nasze wycieczki, więc gdyby ktoś chciał wyruszyć z tymi osobami, link do całej serii filmów z naszymi przygodami na Zanzibarze znajdziecie w górnym prawym rogu ekranu i na dole w opisie tego filmu. Gdyby ktoś potrzebował na przykład umyć samochód, to w Nungwi zapłaciliśmy za taką usługę 5000 szylingów, czyli 8 ,60 zł groszy. Całkiem solidny obcinacz do paznokci kosztował nas 1000 szylingów, czyli złoty 72. Zł. Za zmywacz do paznokci zapłaciliśmy 7000 szylingów, czyli 12 zł. Cena dla muzungu, wiem. Powinniśmy byli się targować, ale tak się cieszyliśmy, że udało nam się w końcu znaleźć ten zmywacz, że kupiliśmy bez szemrania. W innych sklepach mówili nam, że tylko w tam dostaniemy zmywacz. Także, trafiając na niego w Nungwi, zaoszczędziliśmy sobie 50-kilometrową przejażdżkę do stolicy wyspy. Kokosa na plaży dostaniecie w cenie od 2 do 5 tysięcy szylingów, gdzie, słysząc cenę 5 tysięcy, śmiało możecie zacząć się targować. Przeważnie kupowaliśmy kokosy po 2-3 tysiące szylingów. Grillowana kukurydza z przyprawą chili i limonką, mm, palce lizać, kosztowała nas 1000 szlingów, czyli jakieś 72 grosze. Za bilet wstępu na największą imprezę na wyspie, czyli Full Moon Party, zapłacicie 20 tysięcy szylingów czyli 34 zł z haczykiem, a za piwo na tej imprezie 10 tysięcy szylingów czyli jakieś 17 ,20 zł 20 groszy. Ale moim zdaniem jest warto, panuje tam naprawdę niepowtarzalny klimat i posłuchacie sobie innej, ale jakże fajnej muzyki. Za kiść małych, pysznych bananów płaciliśmy przeważnie 2-3000 szylingów, czyli pomiędzy 3,50 a 5 zł. Ogromne, takie naprawdę duże awokado kosztowało nas 1500 szylingów, czyli jakieś 2,50. Półtora litrowa butelka wody w sklepie kosztowała zazwyczaj jakieś 1000 szylingów, czyli złotych 70. Zł. Cena bez targowania się, czyli pierwsza, jaką sprzedawcy przeważnie podawali. Za pamiątkowy magnes na lodówkę zazwyczaj sprzedawcy wołali 5000 szylingów, czyli jakieś 8 66 zł, 66 czasami 10 szylingów, ale wtedy raczej polecałbym się targować. Koszt wypłacenia pieniędzy z bankomatu to w zależności do jakiego bankomatu się udacie. Stąd są ponoć bankomaty całkowicie bez prowizji. Informacje, jakie je znaleźć, znajdziecie na naszym blogu czyli podróżniczy.blog. Link na dole w opisie tego filmu. Nam samym nie udało się trafić na te darmowe bankomaty, ale we wpisie podajemy link do bloga anglojęzycznego, gdzie autor opisuje, jak te bankomaty znaleźć. W Nungwi, na przykład, są trzy bankomaty. Prowizja w najdroższym kosztuje 17,5 szylingów, czyli jakieś 30 zł. W drugim prowizja za wypłacenie pieniędzy to 11500 szylingów, czyli jakieś 1975 w złotówkach. I w najtańszym, czyli w tym niebieskim jak ja to mówię, prowizja wynosi 10 000 szylingów, czyli około 17 zł. Maksymalnie można było wypłacić 400 tysięcy szylingów, czyli 692 zł. Mi jeden z bankomatów pokazał maksymalną kwotę do wypłacenia 600 tysięcy szylingów, ale odradzam wypłacać taką kwotę, bo u mnie coś się zablokowało. Pieniędzy bankomat nie wydał, pokazał informację, że transakcja jest niemożliwa do zrealizowania, a pieniądze z karty zostały pobrane. Także miałem tutaj trochę kłopotów, składałem reklamację, pieniądze odzyskałem, no ale po co komu problemy? 400 tysięcy zawsze wydawało bez problemu, także chyba taką kwotę będzie najlepiej wybierać. Jeśli wybierzecie się do Minizo albo napływanie z żółwiami w nogwi, to cena za bilet to 20 tysięcy szylingów, albo 10 dolarów, albo 10 euro. Więc łatwo sobie policzyć, że najbardziej opłaca się. Płacić w lokalnej walucie i w sumie wszędzie tak polecam robić, czyli płacić wszędzie najlepiej w lokalnej walucie. Natomiast na Zanzibar najlepiej zabrać ze sobą dolary i to banknoty wydane po 2009 roku. Z wymianą starszych banknotów możecie mieć problemy, bo na miejscu, jak nam powiedzieli, nie są w stanie zweryfikować, czy nie są one podrabiane. Dolara wymienialiśmy za około 2300 szylingów tanzańskich, za euro dostawaliśmy około 2700 szylingów. Aby zobaczyć wszystkie nasze przygody i dużą część wydatków, jakie ponosiliśmy na Zanzibarze, zapraszam ponownie do obejrzenia całej serii z Tanzanii. Link znajdziecie na dole w opisie tego filmu i na ekranie końcowym. Myślę, że tak z grubsza to będą chyba wszystkie wydatki, o których warto wspomnieć w tym odcinku. Jeśli coś pominęliśmy, piszcie śmiało w komentarzach, a na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!